Drodzy internauci, kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Jesteśmy grupą Mozarta w trzyosobowym składzie wyjątkowo, ponieważ Michał bardzo przeprasza, ale nie najlepiej się czuje. Zdrowia mu życzymy i będziemy odpowiadali na Państwa pytania. Bolesławie, losuj. Tak, los przypadł mnie w udziale i pierwszy los. Czy często improwizujecie? Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Od razu mówię, szczerze. Czasami pęka struna, na przykład na koncercie. Albo nawet pęka instrument. Ja pamiętam, jak centralnie wjechałem w ścianę jednego z teatrów w Polsce całym instrumentem. Oczywiście mowa o wiolonczeli. I był to na szczęście teatr muzyczny, a więc po jakimś czasie znalazła się w szafie wiolonczela jednego z pracowników. No i wtedy, ale generalnie ten element improwizacji polegał na tym wtedy, że Filip wyszedł do widowni i zapytał, przepraszam, czy jest na sali może jakiś wiolonczelista. No i rzeczywiście nawet się ujawniła taka osoba. I ta pani pojechała do domu po wiolonczelę, ale w tym czasie pracownicy teatru znaleźli inny instrument. Więc taki element improwizacji uprawiamy. Tak, jak się nie niszczymy instrumentów, to rzadko improwizujemy, ale niestety czasem są wypadki. Nie, nie, pan Paweł i przekazuje mikrofon. Przekazuję maszynę losującą do katalizatora kolejny. Wylosowałem pytanie numer 4. Jaką plotkę chcielibyście przeczytać o sobie na pudelku? Chcielibyśmy w ogóle przeczytać cokolwiek o sobie na pudelku, gdyż jak istniejemy już te 20 lat, co widać, słychać i czuć, to jeszcze nie udało nam się zagościć na tak ważnym portalu jak Pudelek, czy choćby inny Kozaczek, czy no właśnie taki, gdzie są bardzo sławni, znani, lubiani ludzie, a o nas niestety ani słowa, ani nawet no nic tam nie ma o nas, czyli po prostu nas nie ma. Nie ma nas w showbizie. No. Chciałem dopowiedzieć, że nawet nie gościliśmy w Kronice Kryminalnej nigdy. I Artur Andrus powiedział, że jedyny proces, który nam grozi, to proces beatyfikacyjny. Nie, nie, dobrze. Czy lubicie się kłaniać? W imieniu Michała losuje Paweł. Nic nie powiedziała. Jak odpoczywacie od siebie? No, zwykle odpoczywamy od siebie ze sobą. Na przykład jeden zasypia w samochodzie, w busie, no i odpoczywa od siebie też i od kolegów. A na przykład czasami jesteśmy tak, że tak powiem, dobra, nieważne. No ważne, ważne. No, dawaj. Teraz kolega może chciał coś dopowiedzieć. Nie, ja zostałem w aucie. O, właśnie, bo jesteśmy w aucie w ogóle. Albo na aucie. No może jest... Jeszcze odpoczywamy od siebie w ten sposób, że nie mieszkamy razem. Znaczy nie mieszkamy razem, jeżeli jesteśmy w domu. No bo jak jesteśmy poza domem i pracujemy, to mieszkamy razem. Choć w różnych pokojach tego hotelu. Czasem w jedynkach, a czasem w dwójkach. Jak odpoczywamy od siebie? No Michał odpoczywa teraz od siebie, właśnie go nie ma. Im wyższa gorączka, tym można bardziej od siebie odpocząć. Czy teraz, Paweł, losujesz swoje pytanie? Teraz dla odmiany ja wylosuję. To jest bardzo znamienne bardzo. Znamienne pytanie, tak. Wspaniałe. Czy jesteście wybuchowi? No to tak jak widać na załączonym obrazku, jesteśmy wulkanami energii. Kim? Przepraszam. Furiaci, ojcowie furiaci, tak. Jesteśmy, nie jesteśmy. No to znaczy ja nie jestem. Znaczy staram się nie być, bo czasami jak jadę samochodem i przede mną jedzie piąta tego dnia nauka jazdy, no to troszeczkę jestem furiatem. W ogóle mamy dziwnych kolegów takich, na przykład jeden z kolegów zasypia po Red Bullu. On to dopiero jest wybuchowy. Tak. Ale rzeczywiście obrażamy się w takim środowisku takich furiatów jak Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Piotr Bałtroczyk. No, tysiące zdemolowanych pokoi hotelowych,
stacji benzynowych. No tak, to rzeczywiście to są kraina łagodności. Dobrze. Kolejne losowanie. Co wyrosło z mocarciątek? Bardzo, bardzo piękne pytanie. To też właśnie wspomniany Artur Andrus mówił, żeby Państwo się nie martwili, że mocarciątka wyrosły. Mocarciątka, czyli nasze dzieci, wyrosły na przyzwoitych obywateli. Dwóch jest twórcami parabanku, trzeci szmugluje spirytus z Białorusi. Nie, no to nie jest prawda. Co wyrosło z mocarciątek? To może teraz rzeczywiście każdy powie za swoje mocarciątka. Z moich mocarciątek w tej chwili wyrósł 19-letni Kacper, który jest półtorej głowy wyższy ode mnie. Kacper chodzi do liceum i Kacper również chodzi do szkoły muzycznej i uczy się gry jazzu na perkusji. Bardzo duży, ma bardzo dużo zapału i bardzo mu w tym kibicuje. Marysia, moja córka 14-letnia, gra na saksofonie, jest już mojego wzrostu. Znaczy już, no to nie jest taki z kolei takie trudne być mojego wzrostu, ale jest już Marysia mojego wzrostu. Uczy się w gimnazjum, były kiedyś takie szkoły i ona właśnie w tym gimnazjum jeszcze jest. Marysia kończy gimnazjum i będzie zdawała do liceum. Gra na saksofonie bardzo fajnie i na ukulele, czy jak mówimy w domu, na ukulelu. Natomiast Marysia nie wiąże swojej przyszłości, mimo rzeczywiście, bo dzieciaki są utalentowane muzycznie, Marysia nie wiąże swojej przyszłości z muzyką, a Kacper bardzo chciałby być zawodowym perkusistą. Dziękuję. Zawodowym rekordzistą z kolei jestem ja, gdyż posiadam 4 dzieci, co nie przekłada się na realizację programu z 3 cyframi w tytule. Otóż zacznę od najmłodszego. Michała, lat 13, pasjonuje gotowanie i sztuczki karciane. Maciej jest zapalonym piłkarzem. Właśnie wyleciał z 4 klubu już. Nie, tak naprawdę nie wyleciał, ale po prostu chwilowo ma przerwę. Ale generalnie jest naprawdę świetny, świetny. Gdybym ja się tak interesował piłką nożną, no to... A wyleciał z tego klubu za kontuzja czy sprzedaż meczy? Tak, transfer. Proszę Państwa, Mikołaj, lat 23, to mój najstarszy syn, jest również wiolonczelistą. Próbowałem go przekonać, że poszedł na gitarę, ale nic z tego nie wyszło. No i gra na wiolonczeli, czasami również na elektrycznej wiolonczeli, w duecie Cello Brothers. Również. Oraz moja najstarsza latorośl, czyli Barbara, to jest wokalistka, kończy właśnie Akademię Muzyczną w Katowicach. Także niedaleko pada gruszka od jabłoni. Basia zdaje się 24 lata, tak? Tak, 24. Starsza jest od Bolka. Ode mnie tak. Tak, no więc Zosia, lat 7, która zadebiutowała na szklanym ekranie jeden dzień po narodzinach, gdyż wtedy mieliśmy swój wspaniały benefis w Mrągowie i śpiewały mocarciątka. No a ona nie mogła zaśpiewać, bo jeszcze nie znała tekstu, nie umiała czytać. No ale się urodziła, więc dzięki uprzejmości kolegów i obsługi została wyświetlona, prawda, na Telebimie. A obecnie właśnie rozpoczęła naukę w szkole muzycznej w klasie fortepianu. A jej brat, nieco starszy, bo 14-letni Oskar, również uczęszcza do tejże szkoły, tylko już do troszkę wyższej, gdyż jest wyższy od niej, wiadomo. I uczęszcza do klasy trąbki. Ale też nie wiem, czy wiąże swoją przyszłość z graniem na trąbce, bo generalnie najbardziej lubi grać na komputerze. Trzecia seria? Ja ci przytrzymam, tak. To dobrze. Trzecia seria. Zostało jeszcze kilka pytań. Do jakiego oscarowego filmu chcielibyście stworzyć muzykę? Ja bym chciał stworzyć muzykę do filmu Zimna wojna, który nie jest filmem oscarowym, tylko filmem dostał Złotą Palmę, a może będzie oscarowym. Żałuję, że nie stworzyłem muzyki do tego filmu, ponieważ uwielbiam ten film. Nie, ja wyczerpałeś. No. Wyczerpałem, tak? Czy lubicie się kłaniać?
Czyli ostatnie pytanie. Grupo Mozarciątka. A nie, przepraszam, przepraszam. Czy lubicie gotować w podróży? Tak, kłopotliwe to by było, więc nie gotujemy w podróży. Chociaż była taka historia, kiedy mieszkaliśmy przez miesiąc w Paryżu, to z powodów ekonomicznych nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby codziennie jadać w paryskich restauracjach. W związku z tym rzeczywiście odkryłem w sobie pewien talent kulinarny i myślę, że Paweł to potwierdzi. Okazało się, że naprawdę robię genialny ryż z jabłkami. I to jest tyle, co ja potrafię zrobić. Podczas tego samego wyjazdu do Paryża ja się stałem mistrzem kuchni mikrofalowej. Po prostu przerobiłem wszystkie dania, które były w miejscowym sklepiku. No i mam taki ranking nawet, te drugie dania do 7 euro. Także bardzo służę, jak coś to znam, w ogóle super jestem mistrzem, kucharzem. Taką książkę mógłbyś wydać. Książka kucharska, drugie dania do 7 euro. Tak. Mikrofali. Mikrofala i ty. Mikrofala w miesiąc. Ja chciałem powiedzieć, że ponieważ znowu będziemy zamieszkiwać w tymże Paryżu, to ja bardzo sobie ostrzę pazurki na ryż z jabłkami w wykonaniu Filipa. I tu jest rozczarowanie, bo ja już niestety nie jem węglowodanów teraz. Także... Ale możesz cały czas gotować dla kolegów. No nie wiem, czy jestem taki ojciec kolby będę, że będę kolegę. Nie myśl tylko o sobie. Bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym skromnym zespołem. Jeszcze raz przepraszamy za absencję Michała. Zobaczymy, w jakim jest stanie, bo słyszałem, że już pogotowie szczęśliwie odjechało. Kłaniamy się nisko i zawsze ciepło myślimy o tej sali, o tym mieście. W Świdniku, w tej sali graliśmy na przeglądzie jazzowym. To było dla nas bardzo zaskakujące. Tutaj znamienici jazzmeni polscy grali przed nami. No i potem my zastanawialiśmy się, jak to zapowiedzieć, żeby jednak nie grać jazzu, bo po prostu nie umiemy. Więc powiedzieliśmy, że poprosiliśmy konferansjera, który powiedział, że przed Państwem wystąpi grupa Mozarta, która kocha jazz i dlatego go nie gra. Dziękujemy.